Siemanko wszystkim. Pewnie pobrałeś Enshrouded, kupiłeś lub nie. I pomyślałeś, ale cuda teraz wybuduję. A później, co zrobiłeś? No właśnie, zbudowałeś to. Wiesz, o ile grasz na singlu, to tylko twoje oczy płoną, patrząc na ten swój budynek. Ale też chcę zadbać trochę o twoje zdrowie psychiczne, więc pokażę ci kilka trików budowlanych, które sprawią, że będziesz budował tak. No masz dostępnych ponad 30 bloków, w sumie chyba 31 z dachami. Ty chcesz budować z 4? Warto jest dodać na łączeniach ścian lub pod samym dachem lub przed balkonem blok z innego materiału. Sprawia to, że twoje ściany są mniej płaskie. Ja wiem, że my Polacy mamy w genach zapisane, żeby oszczędzać materiał budowlany. W każdym bądź razie, że robienie potrójnych ścian czy sufitów daje ci wiele możliwości. Chociażby ukryć dodatkowe oświetlenie, podnieść żyrandol, cofnąć meble w ścianie, żeby nie sterczały głupio. Zrobić wnękę okienną. Naprawdę, nie oszczędzaj na materiale w Enshrouded. Buduj ściany i sufity potrójnie. Wiem, że to może wyglądać, że budynek jest później gruby i tak dalej, ale naprawdę robiąc pojedyncze ściany czy sufity, ucinasz sobie wiele możliwości budowlanych i dekoracyjnych. Także nie oszczędzaj na materiale, wykorzystuj mechaniki gry. W następnym punkcie tego poradnika dowiesz się, jak można fajnie wykorzystać mechanikę gry, gdzie końcówka bloku zawsze nadaje sobie teksturę. Tworzy to fajne szparki, ale zaraz powiem o tym szerzej. Do tego triku najlepiej nadają się kamienne bloki, bo robią najlepsze tekstury przy podstawie i końcach. Zauważ, że gdy stawiasz ścianę, podłogę, zawsze końcówka bloku, którego postawiłeś, dodaje dodatkową teksturę podparcia przy suficie, mocowania z sufitem. Jeśli dobrze to wykorzystasz, takie właśnie podstawy ścian tworzą, jak widzisz, poszerzoną strukturę. Jeśli zrobisz ścianę potrójną, pustą w środku, czyli ściana, blok, pusty, ściana, na dole stworzysz bardzo wąską szparkę, którą możesz sprytnie wcisnąć oświetlenie. Dla ciebie i innych to niewidoczna szparka, jednak dla gry to nadal jest pusty blok i przechodzi przez niego światło. Wykorzystaj to mądrze i twórz takie rzeczy jak właśnie ja na ekranie, czyli podświetlona ściana, za którą możesz postawić warsztat, skrzynki lub inne ciekawe rzeczy. Nadal kopiesz kilofem? Tak, wielu z was będzie budować bazy pod ziemią. Nie kopcie nigdy kilofem dziury. Użyjcie do tego fundamentu 4x4. Możecie sobie, jeśli się pomylicie, cofnąć klawiszem Y ostatnie działanie. W każdym bądź razie zauważ, że gdy stawiasz fundament w ziemi i go później usuniesz, ziemia jest rozkopana. Wykorzystuj to mądrze i twórz idealnie równe pomieszczenia pod ziemią. Pamiętasz, co mówiłem na początku materiału? Że masz dostępne 31 bloków. Nie bój się nimi eksperymentować. Pamiętaj, że wszystko, co budujesz, zawsze możesz usunąć. Jaki materiał pasuje z jakim? Sam musisz ocenić. Zobacz, jeśli chcesz podkreślić coś złotem, czyli bloków z brązu. Jeśli chcesz zrobić coś strasznego, robisz piwnicę, czyli kościanego bloku. Połącz je ze sobą. Złoto i kości zawsze w modzie. Nie bój się eksperymentować, jednak pamiętaj, że jeśli budujesz sobie przytulny domek, no to pakowanie do niego dużo złota czy kości może nie pasować do całego kształtu tego domku, więc jednak jeśli masz jakąś koncepcję na budowę, to staraj się działać w niej, żeby nie przesadzić. Czasem wyjdzie ci, że robiłeś jaskinię i wyszła z tej jaskini przytulny domek. A robiłeś przytulny domek, a wyszedł z tego ostatek UFO wypchany niebieskimi LEDami. Wykorzystuj to, co gra sama w sobie ma wmontowane, czyli
to, że sama tworzy zakończenia. Mieszaj materiały. Nie bój się eksperymentować. Widzisz, ja sam właśnie teraz eksperymentuję z materiałami. Wcinam bloki podłogowe belkami metalowymi i sprawdzam, co ładniej wygląda, czy prostszy. I ty też nie bój się eksperymentować. Dojdziesz do takiego momentu, gdzie naprawdę jak wrzucisz screena na Steam, to ludzie patrząc na niego nie będą mieli ochoty wlać sobie wybielacza do oczu, a zaczną przyznawać lajki, a nawet nagrody. Nie bój się wycinać w podłodze ślaczków, pozbywać się drętwej struktury, którą gra sama sobie narzuca. Jak chcesz sprawdzić, czy dany materiał pasuje, wytnij ślaczek, weź pojedynczy blok, sprawdź dany materiał, połóż ze 3-4 klocki, żeby stworzyła się tekstura. Patrz, czy pasuje, czy drewno palmowe pasuje z tym danym blokiem na podłodze, czy lepiej użyć gliny. Dla mnie na przykład ceglany blok ma najładniejszą teksturę podłogi. A jak pomieszasz go na przykład z drewnem palmowym, to jest jeszcze większy mionek. Ale ja to odkryłem eksperymentując i ty też się nie bój eksperymentować. Pamiętaj, masz klawisz Y, który cofa 5 ostatnich akcji budowlanych. Jeśli budujesz samym klockiem pojedynczym, zawsze możesz go usunąć, czy odzyskać materiał, tak? Pamiętaj, stosuj to, co ci pokazałem, te potrójne ściany, sufity, i naprawdę będziesz miał dużo możliwości. Chociażby ukryć oświetlenie, które nigdzie później nie stercza, daje światło. Mam nadzieję, że materiał ci się podobał. Teraz pokażę ci, jak wyglądała moja baza, na której eksperymentowałem. Zachęcam cię do zostawienia suba i łapki w górę, bo naprawdę ten materiał pochłonął sporo czasu, sporo oglądania przeze mnie YouTube'a, zbierania innych trików łączenia, eksperymentowania i przede wszystkim kopania. Ta gra nie ma oficjalnie trybu deweloperskiego czy kreatywnego, więc wszystkie materiały kopałem, miksowałem, kombinowałem sam. Fajnie, jak to docenisz, zostawisz łapę w górę, a teraz już wam nie przeszkadzam i obejrzyjcie, co ostatnio stworzyłem. Widzimy się pod koniec filmiku. I tak to właśnie wygląda. Pamiętaj, jeśli czegoś nie wiesz, spytaj. Jeśli coś wiesz, powiedz. Sekcja komentarzy jest dla was.
Jeśli będziecie odpowiednio aktywni pod tym filmikiem, mam na myśli tutaj kciuki w górę, subskrypcje i komentarze, nagram drugą część, bo uwierzcie mi, pokazałem wam może 40% tych trików, które sam odkryłem i odkryłem je też u innych YouTuberów. Ja się z wami żegnam, a wy obejrzyjcie następny materiał.